Siemaneczko, jedziemy z tematem. Dzisiaj zajmujemy się skuterkiem. Muszę wreszcie go zrobić, muszę wreszcie go oddać. Mordowałem się z nim bardzo długo ze względów tych nasrane kabli, tak wszystko pomieszane. Normalnie jednak nie wiem kto tą instalację robił, jakiś Chińczyk pijany czy co. Nasrane te kable. Tak samo nasrane, w ogóle nic to nie jest bez ładu, ani składu. Jest problem. Jest właśnie problem z tym, no i próbuję to wszystko ogarnąć jakoś. Co nieco tutaj ponaprawiałem już, polepiłem tą instalację, ale dalej nie ma ogólnie palenia na rozrusznik. Nie działa. Nie ma świateł, nie ma nic przy tym skuterze. Jest klakson. Aha, zapłon włączył. No. Teraz klakson nawet nie ma. Aha, bo jest niepodpięty. Nie podpiąłem akumulatora. Jasny biorę. Nie jest podpięty akumulator, to jak ja wam pokażę. Już tak zaczynam to wszystko układać, tą wiązkę, żeby jakoś to sensownie wszystko było. I jakoś to wyglądało, żeby potem się dało dojść co jest co. Nie mam siły, nie mam siły do tych skuterów. Tyle plastiku, tyle rozbierania, tyle zabawy, żeby po prostu dostać się do wiązki. Pomyślcie, kurczę, co za ustrojstwo. Dobra, widzimy się za chwileczkę. Palimy skutera, pokażę o co chodzi, chociaż jeszcze te plastiki nie do końca poskładane. No nie dam rady, wszystkie uchwyty połamane, jedynie tak będzie się to czepać. Reszta plastików jest poskładane w miarę, sztywno. Airbox założony, skuter poskładany. Za bardzo wam tego nie pokazywałem, ponieważ się nie dało. Nie dało się wam tego pokazać. Polikwidowałem tutaj luzy na główce ramy, na mocowaniu silnika. I teraz jak się jedzie tym skuterem, to tak nie czepie jak wcześniej, po prostu jak się dawało hamulec przedni, to normalnie koło przednie się cofało 5 cm. Dobra. Zakładam kask i lecimy. Lecimy w teren. Braciak się szykuje na Skid Hero. Lecimy. Prędkości nie będzie pokazywać z jaką lata, ponieważ linta jest rozwalona. Jaki tu leci, wleciał secik do tego skutera? Mianowicie w skuterze teraz siedzi cylinder 80 z tłokiem na niższą kompresję. No niestety taki właściciel taki secik kupił. Była głowica od 80, ale no dosłownie nie było kompresji w tym skuterze. W ogóle praktycznie kompresji nie było, dlatego postanowiłem wsadzić głowicę od 50 i ją zmodyfikować pod pojemność 80. I jakoś to teraz chodzi. Jest o wiele, mogę powiedzieć, że lepiej teraz chodzi niż na poprzednim secie, czyli cylinder i głowica od 80. Lepiej sobie daje radę. No i teraz jakoś to jedzie niż w porównaniu na wcześniejszym secie, czyli na 50, nie? Jakieś 70 na prostej.
około 70 na prostej leci, więc nie jest źle. Najbardziej mnie martwi tylko jedno, mianowicie tak przy połowie gazu się krztusi strasznie. No nie idzie wyregulować tego po to pojemność. Jest to kwestia głowicy i cylindra, że duża pojemność, małe kanały, ale komora spalania w 80 cylindrze jest znowu o wiele, wiele gorsza, jak to zauważyłem. No, no chińska głowica, nie ukrywajmy, niedopracowane to jest. Że teraz hamulce o wiele lepsze są. A ile to pochodzi na tym secie, to nie mam pojęcia. Teoretycznie taki skuter jest dobry pod moje projekty, mogę wam powiedzieć, które ogólnie zamierzam w przyszłości robić, bo jest mała pojemność i jest dużo miejsca, więc nie wiem, czy nie w przyszłości sobie kupię skuterka do testów dla was. Po prostu, żeby, no nie wiem, czy wam zdradzać to, no ale dobra, mogę wam zdradzić ewentualnie. Żeby zrobić motorek na gaz drzewny. Po prostu jedziecie sobie po lesie, skuterkiem zapieprzacie, zbieracie sobie troszeczkę gałązeczek, wrzucacie sobie do baku i lecicie dalej, nie? Coś w tym stylu, nie? Albo druga opcja, na przykład skuter napędzany na wodór. Czyli ogólnie na wodę, nie? Tak samo jest to realne, ponieważ 125 udało mi się uruchomić, żeby chodziła na wolnych obrotach. Chodziła na wolnych obrotach na wodorze, bez żadnegokolwiek paliwa, więc jest to realne. Taka mniejsza pojemność 50, to mi się wydaje, że dałoby się do połowy gazu spokojnie jeździć. Też myślę właśnie coś takiego zrobić, ponieważ no nie ukrywajmy, sami wiecie jakie i po ile paliwo jest. Po ile paliwo? 5,25, 95. Naprawdę mogę wam powiedzieć, że jest to dość duża cena. Dobra, kończę, bo taki krótki odcinek, więc no musicie mi wybaczyć, że nie było w ostatnim czasie żadnych odcinków. Jak tu się wszystko u mnie wyjaśni, no to prawdopodobnie co drugi dzień jakiś odcinek będzie, więc musicie to jeszcze przetrzymać jakoś. A ja, no cóż, no, muszę się wziąć do roboty, nie? To na razie, do następnego!